Cześć wszystkim. Znowu pan 7. A przeciąg Arkanum. Przy okazji, znalazłem jakąś gazetę. W skrócie opowiada o tym, że nasz dobry znajomy Edward Teach zagubił się w sztormie. W sztormie. I znalazł jakąś nieznaną wyspę. Na tych wyspach znalazł jakichś rozbitków, którzy byli już uznani za zaginionych, czy coś takiego, i ich uratował, przywiózł z powrotem do cywilizacji. Taka ciekawa historia poboczna. Dobra, wracam z świeżymi siłami po urlopie na feriach. Urlopie, którego nie zauważycie, aż jak każdy profesjonalny, ceniący się youtuber, nagrałem dużo odcinków z góry. Cóż, tamte odcinki ostatnie może tak, nagrywałem w niedzielę rano z dosyć dużym pośpiechem, więc może nie okazywałem zbyt dużej ciekawości, czy raczej, nic ciekawego nie mówiłem, po prostu chciałem je nagrać, żeby było coś i może to wyszło trochę źle na jakość. Dobra, w każdym razie idziemy do klanu kamieniarzy. Jak do tej pory mamy 50-50, jeżeli chodzi o klany krasnoludzkie. Jeden okazał się całkiem normalną miejscówką, a drugi okazał się być ruiną. Dobra. Jak będzie tym razem? Zawsze zbieramy ziółka, jeżeli na jakieś natrafimy. Dobra. Dobra. Wejście wygląda tak samo. Okej. Dobra. Więc widać, że ten klan nie będzie lepszy od klanu Czarnej Góry. Dużo lepszy. Dobra, czy mam na ciebie jakoś nie strzału? Mam. Dobra. Tutaj jeszcze wrócimy. Na razie idziemy w tym kierunku. Okej. Ten pan jest trochę niemiły. To na własnej perka. To dobra broń. Jest w stanie mordować dosyć nieźle rzeczy. Jesteśmy aż tacy bardzo bezbronni, o ile ktoś nie dopadnie nas w zasięg swojej walki wręcz. Jesteśmy sobie całkiem nieźle w stanie radzić. To powinno dobrze wpłynąć na nasz dochód XP. Jeżeli tak to można ująć. Dobra. Tutaj jest zawalona droga. Widzę cię. Jak profesjonalny youtuber mógłbym jeszcze wyciszać telefon na czas nagrywania. Ale to byłoby powyżej mojej normy 30%, więc... Ciekawe mumie. Ciekawe, jak reagują na broń palną. A pierwszy przeciwnik, jakikolwiek mag... Pierwszy mag, który widziałem w grze, żeby rzucał... krzywdę.
Czekaj momencik. Ja tam nie patrzyłem, co się działo. Czy ktoś zmarł? Nie, bo reanimator dalej jest u ciebie, więc nikt nie zmarł. A Virgil musiał chyba użyć jakiejś dobrej potki. Czy zmarnować, czy coś. Ale dobra. Ważne, że posprzątane. Całkiem nieźle na tym na ekspach wyszliśmy. I dobra. Będę jakieś krasnoludów. Zamknięte. Dobra, czy mamy tu jakiś klucz? Chyba nie. To bardzo szkoda. Dobra. Użyjemy naszego... naszego zaufanego wytrycha pana psa. Tylko proszę cię, nie wracaj. Podejdź tu i nie wracaj do mnie, dobrze? Dobrze. Teraz możesz zaatakować te drzwi. Dobra. Your order has been executed, sir. Dzień dobry państwo. Co tam słychać? Dzięki Aberlichowi, że nas znaleźliście. Co tu się stało? Chyba jesteśmy za to odpowiedzialni. Znaleźliśmy starożytne laboratorium nekromantów w opuszczonych jaskiniach, bla bla bla. Resztę możecie się domyślić. Więc wy stworzyliście te zamki, to bardzo nieodpowiedzialne. Bla bla bla. Gdzie jest to laboratorium? Musisz przejść przez magazyn. Szukam Erlanda Ironhearta. Czy go znasz? Oczywiście. Of course I know him. He's me. Twój brat się o ciebie martwi. Prosi cię, żebyś wrócił do domu. Biedny Trine, bla bla bla. Co się stało z twoim ojcem? Nic ciekawego. Dobra, to jest jakaś skrzynia. Jakiś schemat. Muscle Maker. Dobra, możemy to zobaczyć. To pewnie coś tutaj jest. Brain Builder, Muscle Maker. Tam, coś co wspomaga tężyznę fizyczną za drobną cenę odrobiny inteligencji. Tak. Wnioskuję z opisu. Dobra. Zastanawiałem się, na co chcielibyśmy wydawać nasze drogie punkty. I tak myślałem, że poleganie na unikach jest takie trochę... Jesteśmy Karlem. Nie potrzebujemy uciekać się do unikania wrogich ciosów. Wszystko weźmiemy na klatę. Jak do tej pory nam to zawsze dobrze wychodziło. Jeżeli nie potraficie wykryć sarkazmu w moich słowach. W każdym razie mamy ten ciekawy schemat. Tak. Charged Accelerator Gun. To wymaga dosyć dużo elektryki i rusznikarstwa. To z tego co jeżeli internety mnie nie okłamały, to wymaga praktycznie wymaksowanego rusznikarstwa oraz trochę metalurgii czy kowalstwa. Więc możliwe, że pójdziemy trochę w tamtym kierunku, ale na początku będę rozwijał dalej tak elektrykę. I i rusznikarstwo. Dopędzimy te dwie rzeczy do maksimum. Może coś ciekawego z tego wyniknie.
Dobra, w każdym razie tego nie jesteśmy jeszcze w stanie zrobić, bo chyba raczej nie mamy żadnej laski na pod ręką. Dobra, i dalej będziemy potrzebowali iść w inteligencję. Zróbmy hand cannon w najbliższym przypadku, jak będziemy mieli Clarington Rifle. Dobra, i to generalnie maksuje naszą ustosunkowanie do technologii. Natomiast co do tych rzeczy, czekaj, komuś dawałem chyba ostatnio, tak? Chip cylinder. I co jeszcze potrzebujemy? Właśnie, z elektrycznych rzeczy mamy jeszcze coś takiego. Leczącą zbroję. Może później wrócimy do tego. Dobra, chip cylinder i cewka. Virgil, czy masz gdzieś cewkę? Masz. Idealnie. Możemy zrobić techniczny chip cylinder. AC plus 30, kiedy używa baterii. Generalnie to jest coś, co ma odbijać ataki w nas skierowane. Zobaczmy, jak szybko to zużywa nasze baterie. Niezbyt szybko. Problem jest taki, że zajmuje mi miejsce moich okularów. Raczej nie będzie mi się chciało ciągle zmieniać w walce na to i z powrotem. Więc pozostaniemy przy okularach. Dobra, tutaj jest ten schowek, o którym mówili. Tutaj coś jest. Trochę złota. Pogrzebmy jeszcze tutaj. Mechaniczny młot. Obrażenia. Takie sobie coś. Nie potrzebne nam to. Domyślam się, że gdzieś można by to sprzedać za jakieś. Dobra. Krasnoludzka ruda. Tego też nie potrzebujemy. Krasnoludzką rudę można użyć do wytworzenia ultralekkiego młota, a raczej topora. Auć. Quality Axe. Niezła broń, ale mam lepszy. Mamy tyle złota, że nie chce mi się na razie bawić w lutowanie. Dobra. Old Gears. Dosyć dużo ważą. Może będę pamiętał, że jakby co tutaj jest do zebrania. Takie słodkości. Pytanie, Virgilu, czy nadal jesteś w stanie mnie leczyć? To jest chyba też na pewno jedna ze zmian w Multiverse Edition, że to leczenie nadal działa. Najwidoczniej tak, fani zauważyli, jak bardzo denerwujące jest leczenie, kiedy gra się technologiem. Dobra, co my tu mamy? Okej, dobra robota, psie. Jeffrey, to byłaby dobry moment, żeby zacząć rzucać jakieś czary, ale... Okej. Torian Kell. Wierzę w jego zdolności przeżycia. Dobra, w sumie...
Dobra, dzięki Virgilu. Ten jegomość chyba był na 30 levelu. Ogólnie miał stanowić całkiem niezłe wyzwanie. Co my tu mamy? Zidentyfikowany medalion, niezidentyfikowany pierścień, nekromizer, jakąś książkę. Czy coś więcej tutaj mamy? Wygląda na to, że nie. Dobra. To są generalnie... To jest pamiętnik Kergana, pierwszego nekromanty. Słyszeliśmy już o nim. On był, tak, jego kult, po tym jak on został wygnany do otchłani, jego kult utworzył szare legiony, do którego Torian Keln należał. Więc tak, to były jego zapiski. Wiecie co, w następnym odcinku ja przeczytam i wam skrócę mniej więcej, o co chodzi. Na razie sobie zostawię ją. I to generalnie wszystko, co mieliśmy tu do zrobienia. Z tego, co mi wiadomo, wcale nie musimy wracać do tego krasnoluda w klanie koła. Już nasze expy dostaliśmy za tą misję, więc... Dobra, wiecie co, jednak wezmę ten topór. Szkoda mi będzie go zostawić tutaj. Nie wiem, Torian, potrzymaj sobie. No i dobra. Szybka przygoda. Teraz tak. Mamy jeszcze rzeczy do zrobienia w Tarancie. Ale nie jestem pewien, czy chcę się tam jeszcze już do nich pchać. Część z nich może być trochę wymagająca. Więc... Więc myślę, że pójdziemy dalej z fabułą. A do Tarantu wrócimy w stosownym czasie. Dobra! Biegiem do Stillwater. Dobra. Dobra, jesteśmy w Stillwater. Wcześniej za dużo chyba o tym nie rozmawialiśmy, co? What is it you're bothering me with now? Yes, I suppose I could answer a few trivial questions. Tego się chyba go nie pytaliśmy. Geoffrey, czy wiesz, jak dostać się do Quintary? Quintara? The Elven Tree City? Well, if I knew that, I'd be a rich man. Not that I'm poor by any standards, of course. But the location of Quintara is a well sought after secret. You'll be hard pressed to find someone who knows where it is. What is it you're bothering me with now? Yes, I suppose I could answer a few trivial questions. Co powiesz o tym miejscu? Yes, yes, I know a bit about Stillwater. They've got some legend about a creature who roams the hills sucking the flesh off of unwary hunters or something like that. You know me, always ready to hear a good scary story. I think they make fairly good weapons here as well. Potwór, o którym mówi, to jest właśnie ten, którego tutaj widać statuę. To jest niby ten potwór ze Stillwater. Jest miejska legenda. A to, o czym mówi o broniach, jest taki miecz, który nazywa się ostrze ze Stillwater. I chyba to, co robi, to jest magiczny miecz, który jest w stanie przywoływać jakieś pomagierów. Dobra, Torianie. Dobra. 150 i... dobra. Co ty tu masz? Reinforced leather. Nie. Masz kolczugę.
Nie zamierzam płacić za coś, co planuję w przeszłości zedrzeć z kogoś z żywcem. No, topór siły, siła plus jeden, kondycja plus jeden, ciekawe. Za tym nic w sumie ciekawego nie masz. No ciekawe, czy ty miałeś jakieś questy? Okej, okay. Oni handlują z krasnoludami, dlatego mają jakieś specjalne bronie. Mówi... O, jakiś quest, w sumie nie pamiętam. Mamy zajrzeć do jakiegoś gościa, który miał się tu stawić i przynieść mu dostawę broni. Northwest of here. Northwest. Follow the path outside of town. Okej. Okej. To chyba tam mamy dostać. Mamy się dostać. W sumie załatwmy to od ręki. Co jest tutaj? O! Ja wiem, co się tutaj znajduje. Nasz krasnolud gardzi takimi rzeczami. Nie będzie brał udziału w żadnych lokalnych orgiach lokalnego bóstwa. Jeżeli nie wiecie, o czym mówię, musicie spojrzeć na oryginalny let's play mój z Arcanum. Dobra. To nie wygląda najlepiej. Okej. Tu nic nie ma. Okej. Są jakieś ślady. To mi w sumie przypomniało chyba, na czym polegał tu ten quest. Ale nic więcej nie będę mówił. Może to będzie kolejna ofiara złowieszczego potwora ze Stillwater. Zabierz mnie stąd, ten stary ogr chce mnie zjeść. Ty, czy jesteś Cyruzem? Tak, daj mi chwilę, muszę się, tak. Dobra, nie ma, drzwi są zamknięte, nie mamy jak ich otworzyć. Okej, okay, a propos starego ogra. Dobra. Your order has been executed, sir. Potwór ze Stillwater to nie był. Coś, jestem trochę zawiedziony. Dobra, Top Hat już nie potrzebujemy, Pocket Watch też nie. Koszula. Dobra. Wybiegnie sobie do miasta. Quality broadsword. To jest dosyć dobry miecz. Torian. Nie chcesz go? Sok, może ty go chcesz? Nie chcesz go. Aż trochę lepszy miecz.
Ile to ci daje? 9. Nie, 13 do 25. Dobra, więc. Nadal jest trochę lepsza od tego Quality Broadsword. Dobra. Jak nic, to będzie na sprzedaż. Dobra. Tak będzie szybciej. Masz moment. Znalazłem Cyrusa. Prawie zjadłby go ogr. Stary Drog Black. Drog Black Tooth. Dobra. Staliśmy to ostrze ze Steelwater. Samo w sobie nie jest zbyt. Fascynujące. Nie ma zbyt dużych obrażeń. Ma natomiast opcję przywoływania zwierząt. I to chyba z tego co rozumiem, to nieskończoną. Nieskończoność może to robić. Dobra, ciekawe, ale nieciekawe dla nas. Chyba wszyscy nasi członkowie drużyny mają ciekawsze bronie. Tia. 2 do 11. Dobra, powiedzmy, że jest trochę lepsza od tego elfiego miecza. Jest trochę wolniejszy. Nie wiem, czy to potrzebujemy. Myślałem się, że Virgil tak by nie korzystał z tego. Nie. Dobra. I czy chcesz... O, chcesz nawet te rzeczy ode mnie odkupić. Bardzo miło z twojej strony. Szkoda, że Geod nie chcesz odkupić. Trudno. Dobra, mamy parę niezidentyfikowanych przedmiotów, które przydałoby się zidentyfikować, ale w Steelwater możliwe, że nie ma nikogo, kto by był w stanie to zrobić. Możemy spróbować zagadać do tego czarodzieja, którego dopiero co uratowaliśmy. Ciekawe, czy będzie chciał z nami rozmawiać. Do tej pory wszyscy czarodzieje, tak. Od pewnego momentu wszyscy czarodzieje, z którymi rozmawiałem, każą nam się wynosić. Tylko dowodzi rasizmu. Nazwijmy to, że to jest rasizm kasty czarodziejów. Cześć. O, nic nie robisz poza tym, okej. Myślę, że przynajmniej będziesz miał czarodziejski sklep czy coś. Dobra, nieważne. O nie. Dobra, prędzej czy później będziemy musieli to jakoś naprawić. Dobra. Pytanie, co jest tutaj? Pozwiedzam jeszcze parę domków i zaraz się udamy tam, gdzie mamy iść. Tutaj nic nie ma. To jest jakiś pan? Co tu się dzieje? Czy masz dla mnie jakąś pracę? Będziemy musieli się skradać. Nie, nie lubimy się skradać. Więc chyba nie. I dobra, tak wiem, tutaj było parę zadań z odzyskaniem jakichś statuetek czy coś takiego. Nieważne.
Przepraszam pana, co pan sobie wyobraża, że pan robi w moim domu? Niestety dla niego chyba musimy być mili. Mam nadzieję, że jesteś w stanie mi pomóc. Nadzieja to piękna rzecz. Co? Co myśli? Dlaczego sądzisz, że chciałbym się tobie pomóc? Może ja mógłbym pomóc również tobie. Czy możesz mnie naprowadzić na elfickie miasto Quintary? Quintary? Szukasz Quintary? Tak, to dokładnie powiedziałem. Jest w lesie. To każdy głupiec to wie. Gdzie? Gdzie w lesie? W lasach. Znaczy, w drzewach. W jakich drzewach? W Glimmering Forest. Jakby to ująć? Świecący las? Jakoś tak. Gdzie dokładnie? W lesie, w Quintarze. Na drzewach. Proszę, to jest bardzo ważne. Muszę znaleźć Quintarę. Dlaczego jest takie ważne, że musisz znaleźć Quintarę? Jeżeli nie masz nic przeciwko, że zapytam. Nie, nie mam nic przeciwko, że zapytasz. Więc dlaczego to jest takie ważne? Cóż? Cóż, powiesz mi czy nie? Powiedziałem, że nie mam nic przeciwko, że zapytasz, a nie, że ci powiem. Ha, 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 bardzo śmieszne. Człowiek... jakby to ująć... Zna się na mojej duszy. Więc... możesz mi powiedzieć, gdzie jest zlokalizowana? Elfy nie mówią... Nie. Tak, elfy nie zdradzają lokalizacji... tej informacji... od tak sobie. Ale... pokażę ci, gdzie jest Quintara, ale musisz udowodnić swoją wartość. Bla, 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 bla. Bardzo stare i bardzo trudne. Musisz przynieść skórę mistycznego giganta ze Stillwater. Giganta, co możesz mi o tym powiedzieć? To starożytna, mistyczna kreatura z czasów przed erą legend. Gdzie znajdę tego giganta? Rekomenduję, żebyś porozmawiał ze Stanleyem Zawirem Hippitonem. Jest lokalnym ekspertem od giganta ze Stillwater. Co możesz mi powiedzieć o tym gigancie? To starożytna, mistyczna kreatura. Bardzo ciekawe. Ciekawi mnie, czy możemy go obrabować? Wygląda na to, że nie. Nie ma żadnego klucza przy sobie. Ma jakąś skrzynię. Wygląda na to, że ona nie zawiera żadnej mapy. Domyślam się, że mordując go nic nie wskuramy. Dobra, poszukajmy tego Hippingtona, czy jak mu tam... On chyba tam mieszka. Skoro jest lokalnym ekspertem od mistycznych kreatur, to z pewnością gość ma wszystkie klepki na swoim miejscu. Wybaczcie, jeżeli znowu mnie wykryliście sarkazmu. Dosyć miłe. Jak się nazywasz, panie? Stanley Xavier Hippington. Renomowany kryptozoolog do twoich usług. Kryptozoolog, co to jest? Kryptozoolog to ktoś, kto studiuje kreatury. Bla, 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 bla. Domyślacie się, o co chodzi. Gigant ze Stillwater, bla bla bla, muszę go złapać. Po
potrzebuje naszej pomocy. Co muszę zrobić, żeby go złapać? Ta pułapka jest niezwykle mała. Jak mogę złapać giganta w to? Wykorzystamy to, że gigant potrafi zmieniać kształty. Żeby oszczędzić sobie ilość energii i ilość jedzenia, które musi zdobyć, zazwyczaj przebywa w małej formie. Okej, to brzmi łatwo. Skąd będę wiedział, że kreatura jest w małej formie? Bardzo przypomina królika. Królika? Musisz żartować. Taki żart, tak? Dobra. Więc jak mogę do niego podejść, żeby go nie wystraszyć? Gdzie go znajdę? W jaskini, tuż obok. Dobra, momencik. Chyba nie wzięliśmy tej klatki. Jilu, otrzymaj mi moje zapasy węgla. To nie oznacza, że byłeś ostatnio niegrzeczny, ale to nie oznacza, że też byłeś ostatnio grzeczny. Mamy też się nasmarować jakimś badziewiem, żeby go nie wystraszyć. Dobra, cokolwiek. Nie będzie chyba dużym spoilem, jeżeli powiem, że to oczywiście jest jedna wielka ściema. I kompletnie nie musimy tutaj nic robić. Jest jaskinia, w której rzeczywiście żyje biedny królik. A to jest po prostu najzwyklejszy królik. To nawet nie jest Monty Pythonowy królik. To jest po prostu zwykły królik. Coś więcej tu? Nie. Ogólnie cała kwestia giganta ze Stillwater i królików na pewno jest bardzo mocno zaczerpnięta, czy jakby to ująć, zainspirowana Monty Pythonem. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to wyszukajcie sobie na YouTubie Święty Granat Ręczny Monty Python. Aczkolwiek chyba nie istnieją osoby, które nie wiedzą, o co chodzi. Dobra. Mamy twojego głupiego królika. Złapałem giganta, sir. Widzę. Teraz potrzebuję autentykacji. Doktor Tristram Fenwick z Taranckiego Stowarzyszenia Zoologicznego. Chcę, żeby się przetransformował. Oszalałeś? Jeżeli się przetransformuje, to rozszarpie nas na strzępy. Bla, 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 bla. Dobra. Ciekawe, co elf powie na taki rozwój wydarzeń. Oczywiście zlecił nam zdobyć skórę. Więc chyba skórą królika nie byłby zbyt zainteresowany. Poka! O, złapałem giganta, zobacz! Czy uważasz mnie za jakiegoś głupka? Tak, musisz postarać się lepiej. Ale to jest gigant, po prostu jest w swojej króliczej formie. Zobacz, słuchaj, przyjacielu. Wiesz, co musisz zrobić? Dosyć tych żartów, bla, 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 bla. Tak. Nawet się na nas nie obraził za to.
No dobra. Oczywiście trzeba będzie zanieść tego królika do Tarantu. To dobrze się składa. Już mamy parę magicznych rzeczy, które chcemy zidentyfikować w Tarancie. No dobra. W tym odcinku to tyle. W następnym odcinku odwiedzimy Tarant. Momencik, tylko jeszcze zauważyłem, że mam coś na sprzedaż. Odwiedzimy Tarant i zdobędziemy skórę giganta ze Steelwater. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.